Ugotuj piecz i nie spal z Miss Agą! W dzisiejszym odcinku będę po raz kolejny robiła zestaw z mini japońskimi potrawami, słodyczami. Tutaj mam akurat zestaw z sushi i ten zestaw wybraliście wy na moim Instagramie. Ja tam dałam opcję głosowania i no wygrało sushi, więc będziemy robili sushi. Mam nadzieję, że sushi... Nie, no nie da rady go spalić, nie? Można jedynie coś po prostu źle zrobić, ale spalić nie da rady. Ale żeby było tak, wiecie, jeszcze bardziej weselej, to ten zestaw jest, słuchajcie, przeterminowany, bo tyle czasu leżał u mnie w magazynie, że się przeterminował i to już dawno. Chciałam was też jeszcze zaprosić do odwiedzin mojego sklepu internetowego missaga.pl. Pojawiło się tam naprawdę pełno przeróżnych nowych rzeczy. Tutaj na przykład najnowszy produkt, czyli podkładka po prostu pod myszkę, no nie, jak sobie siedzicie i gracie na przykład w Robloxa na laptopie albo na komputerze, to możecie mieć taką ładną podkładeczkę. W takim wzorze też kosmicznym Agi w kosmosie jest też jeszcze nowy piórnik, są breloki, a i jeszcze koszulki z Grażynką w kolorze czarnym wróciły też rozmiary, więc są ponownie dostępne. Więc jeżeli chcecie coś sobie zakupić, to zapraszam was do sklepu missaga.pl. Link oczywiście macie w opisie. No nie ma co ukrywać, że na opakowaniu wyglądają one przepięknie, ale mi na 100% takie przepiękne nie wyjdą. Tutaj zobaczcie, pokażę wam jeszcze tą datę z bliska. Jak widzicie, no nie kłamałam. Były ważne do 2021 października, więc możecie policzyć, ile miesięcy one są już przeterminowane. Ale wydaje mi się, że to mi nie zaszkodzi. O, tu mamy nawet zestaw z hamburgerami, jego też mamy, więc może jako kolejnego go też otworzę. No to teraz jeszcze standardowo sprawdźmy sobie, o, co tutaj jest napisane na tym pudełku, przetłumaczmy to. Chodźmy do domu i jedzmy. Jak, ile, różne owoce. O matko, czemu tu jest grób napisane? Co ja, zwłoki będę jadła? O, a teraz tuńczyk, a to może zwłoki z tuńczyka? Zróbmy jajka, zróbmy ryż, zróbmy tuńczyka, zróbmy klej, jej, będę jadła dzisiaj klej, ale super. Czy tu jest napisane ściśnij usta? Ściśnij usta, okej, to ścisnę usta. Te tłumaczenia jak zwykle są po prostu najlepsze, mnie to zawsze najbardziej rozśmiesza w tych zestawach. Dobra, tu już widzę, mamy, słuchajcie, naszą jakby taką podkładkę, gdzie będą talerzyki, na których będziemy musieli poukładać te nasze sushi. I uwaga, uwaga, co my tutaj mamy? Mam nadzieję tylko, że się nie zatruję. Dobra, tutaj wydaje mi się, że to może być ryż, bo tego jest najwięcej. Tu pewnie jakieś te sosy, któryś będzie pewnie o smaku tego tuńczyka, więc mam nadzieję, że właśnie to nie będzie wcale na słodko zrobione. O, to jest sos sojowy, akurat sos sojowy własny, to mam, własny mam po prostu w lodówce, więc mogłabym takiego użyć. 5 minutes later. Przepięknie wycięłam już tutaj podkładkę, nawet całkiem prosto i tu widzę, mamy też jeszcze jakieś instrukcje dodatkowe. Ale jak zwykle zbyt dużo z nich nie rozumiem. Pierwszy podpunkt to wlać wodę, jeden kubeczek i wymieszać z niebieskim proszkiem, ale ja nie dostałam żadnego kubeczka. Dostałam tylko taką łopatkę do mieszania i taką pipetę. No to o co teraz chodzi? Przetłumaczyłam sobie na opakowaniu i to chodzi o to, żeby wodę zalać tutaj do krawędzi jakby, no nie? W sensie tak mi się wydaje, że dobrze mi przetłumaczyło. Jak nie, to już pewnie będziemy mieli, słuchajcie, ryż źle zrobiony. Zobaczcie, mam nawet szczykawkę, żeby sobie dobrze tutaj, wiecie, wodę wylewać. Oj, to chyba trochę tych strzykawek tutaj będę musiała wlać. Mogłam trochę większą strzykawkę przygotować, no ale dobra, trudno. Woda po prostu nalana perfection, idealnie. No i teraz mam kolejne pytanie, bo oni tam pokazali, że mam niebieski proszek wsypać, ale tu jest taki drugi trochę też niebieskowawy kolor. No dobra, bardziej zielony, ale mam nadzieję, że wiecie, nie zrobię już pierwszego błędu i nie wsypię złego proszku, bo to by była tragedia, nie? Wtedy już zestaw jest cały do wywalenia. Dobra, wsypujemy. Oh my god. Dobra, to będzie na pewno ryż, nie? No bo tego musi być najwięcej. Dobra, słuchajcie, mieszamy. Czuję, że pachnie... O nie! Nie!
Aga, nie rób syfu, to nie może tutaj wpaść, to nie może się wymieszać, bo to pewnie będzie potrzebne od czegoś innego. Ogólnie słuchajcie, czuję, że pachnie słodko, więc może to sushi będzie, wiecie, słodko-słone albo słodko-rybne. Eww. To lecimy w takim razie dalej i teraz muszę chyba wziąć, o matko, pomarańczową czy żółtą? Patrzcie, tu jest taka i jeszcze taka. I który to jest teraz kolor? Problem jest taki, że nie wiem, czy dokładną ilość wody wlałam, bo ta pipetka tak jakoś dziwnie tą wodę nabierała, więc musiałam tak jakby dwa razy ją tam wlać. No zobaczymy. Okej, dobra, jedynie trochę dodam. Lepiej chyba mniej niż za dużo, no nie? Patrzcie na to. To serio wygląda jak jajko. Ej, ja nie wiem, czy tej wody jednak nie jest za dużo. Bo ja z tego powinnam zrobić taką żelkę, a to się ta żelka nie robi w ogóle. Matko jedyna, dzięki Bogu za tego tłumacza. Zobaczcie, tutaj jest na dole napisane: poczekaj 3 minuty, aby zakończyć. Czyli po prostu trzeba poczekać, żeby zastygło. Aleluja, bo już myślałam, że źle zrobiłam. No to teraz robimy różowe albo czerwone, nie wiem. Ciekawa jestem, jaki kolor z tego wyjdzie. Czekajcie, żebym dobrze wsypała jeszcze. Wydaje mi się, że to będzie jednak czerwone chyba, no. Opakowanie było różowe, ale zobaczcie. Ale ładna czerwień. Wygląda trochę jak jakieś zmielone mięso. Moją kolejną misją będzie rozwałkowanie tego cukierka, żeby miał taką długość, jaka jest tutaj, widzicie? Bo będę to później musiała zawinąć i wsadzić tutaj, nie wiem, jakieś coś czerwonego, dziwnego. No, zobaczymy, jak to się będzie wałkowało. Niestety nie mam takiego małego wałka, tylko wiecie, taki duży. W ogóle wydaje mi się, że to jest chyba żelka o smaku lukrecji. W ogóle nienawidzę, nie? Takiego smaku, lukrecja. Fuj, kto to je? Jeżeli ktoś z was je żelki lukrecjowe, to dajcie znać, ale to jest moim zdaniem obrzydliwe, nie? Ja mam po prostu tak to w paluchach tylko tak to rozszerzyć, czy coś więcej z tym zrobić? Nie wiem. Wygląda jak kość dla psa. No dobra, no. No ma taką długość, nie? Zgadza się. Trochę jest krzywe. Ale no co ja mogę z tym więcej zrobić? No chyba nic z tym więcej nie wymyślę. Kolejna misja. Wsypujemy tutaj teraz ten, nie wiem, turkusowy, czy co to jest tam za kolor. Dobra, wiecie co jest najgorsze? Że to łączenie tutaj, teraz mieszanie, to nie jest nic ciężkiego, no nie? Czemu to jest takie wodniste, to takie miało być? Wsypuję ostatni proszek i zaraz zaczynamy już zabawę z lepieniem sushi. Tyryryryry. Powiem wam, że chyba jednak wydaje mi się, że zrobienie prawdziwego sushi jest dużo łatwiejsze niż tego z tego zestawu, nie? Moi drodzy, patrzcie, co się teraz będzie działo. Muszę tutaj napełnić ten kroplomierz, cyk, i tutaj wrzucać jakby takie kropeczki, żeby zrobić, wiecie, no takie kulki, jak to się nazywa? Rybie jajka. To się ikra nazywa, o właśnie, właśnie tak. Oj, za dużo. O nie! Aga, kropelki, no! Jezus, ja nawet tego nie umiem zrobić. Tam mi wyszedł, zobaczcie, co to jest. Jakaś kupa. Kropelki. Ciekawe, jak je później będę miała wyłowić, nie? Powiem wam, że to jest chyba najlepsza rzecz w życiu, jaką kiedykolwiek zrobiłam z tych zestawów. Zaczepiste to było. Następuje teraz bardzo ciężka misja, czyli lepienie ryżu, takich jakby kwadracików. Gdzie jest ten ryż tutaj? Tutaj. Właśnie go jeszcze, słuchajcie, nie dotykałam. Ale jest mięciutki. Serio, jak ryż. Ale beka. Patrzę tak na obrazek, ile tych ryżów muszę zrobić, czyli na pewno 2, 3, a tutaj 4 to jest jakiś bardziej, nie wiem, okrągłe. Okej, no dobra, spróbujemy. Trochę mało się tego wydaje ryżu. Ja bym z tego zrobiła jedną kulkę, ale tutaj mamy, zobaczcie, pokazane, że to ma być takiej wielkości. No zobaczcie, co mi wychodzi. Jakaś kupa, no. No w życiu mi takie coś nie wyjdzie. A może to bardziej takie okrągłe musi być. Takie jajowate chyba, nie? Przecież takiego prostego prostokąta to ja w życiu nie zrobię. Ogólnie wyszło mi to 2 razy chyba większe niż powinno być.
Ale trudno, zostawmy już takie, nie będę z tym kombinować, bo zaraz coś tu źle wyjdzie jeszcze. Aha, bo tych sushi mam zrobić więcej. Tu patrzcie, jest ich aż 6. Oh my god. No dobra, to jednak muszę takie mniejsze robić te kulki, bo mi rzeczywiście tego nie starczy. W życiu mi już chyba na 6 nie starczy. Dobra, to jeden będzie gigant i po prostu zrobię ich 5 i tyle, no. Trudno. Ogólnie to już, słuchajcie, zgubiłam tą łopatkę. Potrzebuję tej łopatki, bo muszę wykroić tutaj te żółte i to czerwone i ja jej nie mogę nigdzie znaleźć, no. Jak mogłam ją już zgubić? Dobra, znalazłam, nieważne. Zakręciła się w tym, w papierze, no, w ręczniku papierowym. Jej nie widziałam, bo ona jakoś taki jasny kolor ma. O nie, i teraz te gluty tu mi latają. Czekajcie, to trzeba jakoś na pół. Ciekawe, czy to w ogóle stwardniało, nie? Patrzcie, jakie jaja, stwardniało. Dobra, działa, moi drodzy. W ogóle strasznie to duże, to może... Dobra, połóżmy na to. Powinnam to chyba odwrócić. O, jeszcze trochę uklepać, czy już nie? O nie! Aaaa! O nie, rozwaliło się! Po co dotykałaś to, Aga? Po co? Przyklej się z powrotem. O nie, to mi się jeszcze przewraca! Co w ogóle? Czemu to nie chce stać? To nie chce mi stać, bo ta góra jest za ciężka. Czekajcie, może to uklepię. O nie, ale jaka tragedia w ogóle. Czekajcie, może położę to na to większe. Ale to rozdziabdziałam już, nie? To nie wygląda już dobrze. To nie wygląda w ogóle dobrze. Oh my god. Dobra, trudno. Jednak rzeczywiście chyba te sushi powinnam większe zrobić, wiecie? Wydaje mi się, że te kulki chyba są za małe. Ja połączę je. Halo, ale ta łyżka powinna być czysta. No weź się odklej. No, dobra, to weźmiemy po prostu większy kawałek tego czerwonego. O. Dobra, uwaga. Aż mi się ręka trzęsie, żeby to wyszło. Gdzie ten kawałek sushi jest? Tutaj, dobra. I teraz uwaga, chlast. Okej, trochę poprawić. Trochę ten. No, wygląda to trochę lepiej, ale i tak nie wygląda to jak na obrazku. Najważniejsza rzecz nam jeszcze została do zrobienia. Musimy to jakby tak, wiecie... O nie, rozkleja mi się. Tak nie miało być. Jesus! Czemu to się rozwala? To się miało trzymać. Jeszcze się urwałam! Nie, no wszystko popsute! Nie, no dobra, to się jakoś skleja, ale już nie wygląda tak ładnie. O mój Boże! Za duże to sushi jest! Czekajcie, trzeba mniej ryżu. Mniej ryżu! Bo tu będziemy musieli, wiecie, jakby wypełnić tymi kuleczkami to, no nie? Oh my god, to jest... Przecież to się w ogóle do mnie klei. Aha, bo to się pewnie powinno skleić. O, tutaj. Jesus Christ, to się całe rozwala. No nie, no zobaczcie, jaki badziew. Co tu się wydarzyło? No nie, w ogóle to już się całe nagrzało i to mi się rozpuszcza w rękach, wiecie? Czekajcie, muszę to trochę większe zrobić. To jest, słuchajcie, najgorszy moment tego filmu. Dobra, może najpierw skleję tak. O, ale mi się to klei do rąk i ja cię kręcę. O nie. Dobra, i może teraz to wypełnijmy ryżem, ale chyba trzeba jeszcze mniej. W sensie ryżem, to nie jest ryż, to jest podróba ryżu. Dobra. No, nie rozklejaj się, dziadzie, no! Nie chcę tego dotykać. Myślałam, że to będzie najłatwiejsze do zrobienia. Wyszło, że to jest tak... No, zobaczcie! Nie, no to się znowu rozkleiło, no! Mamo! Co to nie? Nie dotykam tego już! Starczy! Chcę uklepać tylko ten ryż, żeby... No nie! Nienawidzę tego! Tak musi to wystarczyć. Koniec. Nie dotykam tego. W ogóle co tu jest dalej na tej instrukcji?
jak ja mam te kulki tu teraz włożyć? Tak łopatką przełożyć po prostu? Matko jedyna, coś już na pewno rozwalę. O, patrzcie, ale to są kuleczki jak z bubble tea w ogóle, nie? Ej, przeczaderskie, że one się zrobiły w tej wodzie i w ogóle, że się nie posklejały ze sobą, nie? Ale czad. Dobra, kuleczki, słuchajcie, wygrywają wszystko. Najlepsza rzecz ever. Przed chwilą tak hejtowałam, a teraz mówię, że najlepsza rzecz ever. Dobra, no niestety więcej tutaj tych kuleczek już nie zmieszczę, bo po prostu strasznie małe mi to wyszło. Czekajcie, że to się ładnie ułożę. Tu jedna mi spadła. Czy to wygląda jak na obrazku? No, no nie wygląda, ale załóżmy, że jest git. To tutaj jeszcze mamy, zobaczcie, ostatnią rzecz do zrobienia, czyli jakby taki, nie wiem, ryż, klej ryżowy i na to trochę czerwonego, trochę żółtego i tych kuleczek. No to spróbujmy to zrobić, zobaczymy, czy to wyjdzie. Może tutaj taką dziurkę jakąś postaram się zrobić, żeby to nie powypadało wszystko. Chociaż no nie wiem. Trochę czerwonego. Trochę czerwonego, no połóż się tutaj. Czekaj, to trzeba chyba jakoś tak rozdziabdziać, nie? Żeby to się tak bardziej przykleiło. Oh my god. Dobra, ale rozdziabdziałam, wygląda jeszcze gorzej. Dobra, nieważne. To na to, oj czekajcie, to chyba z połowa. Trochę za dużo wzięłam. Trochę żółtego. O, to też tak rozdziabdziam. Cyk, cyk. I jeszcze na to kilka przepysznych kulek, które na pewno się tutaj nie położą, tylko całe spadną. No ale dobra, załóżmy, że jest, okej? Okej, niech już tak będzie, bo już dalej nie dam rady, no nie wytrzymię. No więc tak przepięknie prezentuje się moje sushi. Wygląda naprawdę dosłownie tak samo jak na obrazku. Szczególnie tutaj ta kubka ryżu, która się rozpada i ikra, jajka, ryby wiszą w powietrzu. Ale to nieważne, to słuchajcie, przecież tak właśnie miało być. Mam już tutaj moje sushi, które trochę stwardniało. Ja je teraz też, słuchajcie, polałam tym sosem sojowym, który tam jeszcze był w jednej saszetce do zrobienia. I ogólnie, słuchajcie, ja teraz jak to nagrywam 2 dni później, nie? Więc to sushi sobie leżało i stwardniało przez te 2 dni. Zamiast to nagrać od razu, to mam, słuchajcie, teraz to mega twarde i ogólnie mam nadzieję, że namoczyłam to trochę tym sosem sojowym i może to trochę zmiękło, bo słuchajcie, to było twarde jak kamień, ja bym nawet tego nie ugryzła, bo po prostu bym se połamała zęby. Dobra, spróbujemy, może się coś uda. O nie, twarde jest. Nie ugryzę tego. Nie czekajcie nigdy ze zjedzeniem tych rzeczy z japońskich zestawów, bo jak widać nie da rady ich zjeść, ale czekajcie. To jedyne wydaje się, że jest miękkie. Ugh. Fuj. Wiecie co wam powiem? To jest strasznie słodkie. Ja myślałam, że to, wiecie, będzie miało jakiś taki trochę smak sushi. Jak na przykład robiłam pizzę, no to ona serio smakowała jak pizza. No tak w miarę, ale smakowała. A to jest po prostu słodkie. Ten sos tutaj niby sojowy, on też jest słodki. Więc to jest w ogóle totalnie bez sensu, bo wiecie, ja nawet nie jedząc tego, gryząc to, dotykając to językiem. Dobra, ten ryż nie jest słodki. Ten ryż jest taki bez smaku. Ale te rzeczy tutaj u góry po prostu są słodkie. I tyle. Nic więcej nie mam do powiedzenia. To nie ma nawet żadnego smaku. To jest po prostu słodkie. Więc ogólnie zabawa była fajna. Ale jeżeli chodzi o smakowitość tego, to średnio na jeża bym powiedziała. Albo dlatego, że po prostu leżało to 2 dni i może już smak wyparował. No nie wiem, ja to wszystko wiecie. Gotuj, piecz i nie spal i nie zapomnij zjeść z Miss Agą.